Dzień dobry. Jest piątek 16 lipca 2021 roku. Zapraszam na krótki selfik filmowy w ramach mojego kanału Trzeba Przeżyć. Mirosław Antoni Glazik-Mak komentuje. Proszę Państwa, połowa lipca minęła, jak z bicza strzelił. Była to dla mnie bardzo intensywna pora roku, intensywny czas, przede wszystkim dużo pracy, właściwie nie mam od połowy kwietnia dnia odpoczynku, ale nie narzekam, jestem w dobrej formie. Kilkudniowe zmęczenie, które dopadło mnie nieco w ubiegłym tygodniu, już w tej chwili minęło i jestem już w bardzo dobrej formie i gotowy do walki, do samoobrony, właściwie do obrony. Myślę, że dzięki Bożej opatrzności, dzięki opiece Anioła Stróża trwam na tej placówce, trwamy na tej placówce. Obronimy tę placówkę, to jest nasze małe kujawskie Westerplatte. Chodzi o to, żebyśmy tu mogli spokojnie żyć i mieszkać i żeby te naszych dziewięć psów miało tutaj spokojne życie. Dzisiaj po tych upałach i po tej burzy, kolejnej burzy, która dzisiaj przed południem się pojawiła, nie przerwało to mojej pracy nauczycielskiej, bo kontynuowałem jej dzięki mobilnemu internetowi. Wspaniałe sprawy. To jednak psy są teraz wyciszone. Zrobiłem im trochę taki post. Dostają dzisiaj jedzenie później niż zwykle. Zwykle karmię je rano, rzadko wieczorem. Mimo to, że są pewnie już głodne, słychać tylko pianie kogutów. Natomiast psy są wyjrzały, że przyjechałem, popatrzyły na mnie. Dyżuruje dzisiaj Sebi i Rufus. Teraz dokona zmian. No i szykuję się do wielkiego sprzątania w domu, a przede wszystkim koło domu. Było pochmurne, a teraz proszę zobaczyć, tuż za łaska nieba. Przedarło się przez chmury słońce i no i świeci. I świeci, tak, tak. Tak. Powietrze jest niesamowicie rzeźkie. Niesamowite rzeźkie. Tutaj między jeziorem a bagnami jest szczególnie ono rzeźkie. Tu się nie odczuwa właściwie największych upałów. I to jest wielka radość. Wielka radość i po prostu dobrze się oddycha. A teraz, moi drodzy, korzystajcie z wakacji. Jak możecie tylko. Zbliża się kolejny weekend. Nie wiemy, jaka będzie... Budzik mi się włączył. No, tak. Poczekajcie, nie wiem co zrobić, żeby...